Czym w przeszłości zajmował się Krzysztof Ibisz? Najwięksi fani mogą być zaskoczeni. Krzysztof Ibisz jest dziś jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy i prezenterów w Polsce. Jego nazwisko kojarzone jest z wieloma programami rozrywkowymi czy koncertami. Mało kto pamięta, że zanim stał się powszechnie rozpoznawalny, był posłem. I to nie byle jakiej partii. Zanim jeszcze przyszły wielkie sukcesy medialne i popularność w telewizji, Krzysztof przez kilka lat zasiadał w sejmowych ławach i kadencji parlamentu III RP. Był to początek lat 90., a po zmianie ustrojowej powstało wiele zadziwiających ugrupowań. Krzysztof Ibisz był kiedyś posłem. Ibisz wychował się w Warszawie. Tam też ukończył w 1984 roku liceum. Na studia przeniósł się do Łodzi, gdzie uczył się na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej, Teatralnej i Filmowej. W 1998 roku skończył też podyplomówkę w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W międzyczasie rozpoczął karierę aktorską. Na deskach teatralnych debiutował w 1987 roku w warszawskim Teatrze Ochota. Później do 1993 roku był aktorem Teatru Studio Stanisława Ignacego Witkiewicza. W 1991 roku został też posłem Sejmu i kadencji. Krzysztof Ibisz jako poseł w Sejmie i kadencji. W 1991 roku w Polsce dopiero rodziła się demokracja. Jak grzyby po deszczu wyrastały przeróżne ugrupowania polityczne. Satyryk Janusz Rewiński założył, początkowo dla żartu, Polską Partię Przyjaciół Piwa. Z czasem zaczęło przystępować do niej coraz więcej członków, aż wreszcie znalazła się ona w Sejmie i kadencji. To właśnie do niej należał Ibisz. Przyszły prezenter należał do tak zwanej frakcji Małe Piwo, przekształconej później w koło poselskie Spolegliwość. W końcu trafił do koła poselskiego partii emerytów i rencistów Nadzieja. Jak widać, już wtedy kwestie wieku były dla niego umowne. W czasie swojej działalności politycznej na posiedzeniach zabrał głos 17 razy. Krzysztof Ibisz w Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Krzysztof nie starał się o reelekcję po 1993 roku, kiedy wygasł jego mandat. Nie wrócił też nigdy do polityki. Nie wstydzi się jednak tego etapu swojej kariery i czasem wraca do niego wspomnieniami w wywiadach. W rozmowie z portalem Onet opowiadał: praca dla Nadziei wydawała mi się bardzo rozsądnym pomysłem. Myślałem wtedy tak, większość z nas będzie kiedyś korzystać ze świadczeń społecznych. Im wcześniej zdamy sobie sprawę z tego, że o przyszłych emeryturach i rentach trzeba myśleć zawczasu, tym lepszą przyszłość możemy sobie wypracować. Problem jest chyba bardzo aktualny również dzisiaj, tłumaczył Ibisz. Praca w Sejmie i kadencji nauczyła mnie właśnie determinacji i wzmocniła poczucie odpowiedzialności. Również fakt, że uczestniczyłem w pracach Komisji Kultury i Środków Przekazu, pozwolił mi uzyskać szerszą perspektywę na tematy telewizji i mediów w ogóle, mówił w tym samym wywiadzie Krzysztof.